Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w niezwykłym dla nas, dla naszej galerii, dla naszego miasta i dla mnie osobiście dniu, ponieważ mam niewątpliwy zaszczyt otwierać dzisiaj wystawę jednej z najważniejszych, jeśli nie najważniejszych artystek, jeśli nie najważniejszą wystawę artystki polskiej, Magdaleny Apakanowicz, której pracę gościmy w naszym mieście po raz pierwszy. Pierwsza indywidualna wystawa twórczości Magdaleny Apakanowicz. Jak Państwo pewnie wiecie, niestety jest to również pierwsza pośmiertna wystawa artystki, gdyż odeszła od nas 20 kwietnia. Postaci myślę, że zupełnie nie trzeba Państwu powtarzać, ponieważ jest to osoba, jest to twórczyni znana nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, której realizacje są rozsiane po całym świecie, której prace znajdują się w najlepszych muzeach światowych. No i dzisiaj w Olsztynie. Także naprawdę muszę powiedzieć, że dla mnie jest to po prostu duże wzruszenie. Prace, które tutaj Państwu prezentujemy, to jest zestaw, który pochodzi bezpośrednio z pracowni artystki. Był wybierany oczywiście jeszcze za jej życia we współpracy z wieloletnimi asystentami pani profesor Apakanowicz. I tutaj na początku chciałabym podziękować pani Magdalenie Grabowskiej, pani Stefanii Zgórce, panu Tomaszowi Piątkowskiemu, który przez wiele lat z panią profesor współpracowali i z którymi wspólnie tę wystawę układaliśmy. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam szczególnie miło panią dyrektor z Biura Kultury i Ochrony Zabytków, panią Gabrielę Konarzewską. Cieszę się, że jest pani Bardzo serdecznie witam naszych partnerów naszej wystawy, których zapraszam również tutaj bliżej. Panią Elżbietę Lendo, panią Dorotę Łączną, pana Piotra Lendo, którzy wspomogli galerię w organizacji tej wystawy, także wielkie, ogromne dzięki za to. Ja jestem dzisiaj, pomimo tego, że występujemy w grupie i też w grupie prac pani profesor, to nie ukrywam, że czuję się trochę osamotniona, bo miał być z nami jeszcze kurator tej wystawy, pan Henryk Gatz, ale niestety obowiązki odrywały go od możliwości bycia z nami tego dnia. Natomiast poprosił mnie o przekazanie paru słów dla Państwa i odczytanie po prostu listu, który mam w tej chwili przyjemność Państwu odczytać. 20 kwietnia odeszła Magdalena Apakanowicz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Jej dokonania wpisały się na stałe do historii sztuki światowej.
Droga twórczości wiodła od tkaniny do form trójwymiarowych. Olbrzymie formy tkackie, a właściwie miękkie formy rzeźbiarskie, zrewolucjonizowały spojrzenie na tkaninę przez zerwanie z jej płaszczyznowością na rzecz form przestrzennych. Dziś każdy zna termin abakany, nazywający nazwiskiem artystki te fascynujące formy z połowy lat 60., otwierające wielką światową karierę artystki, ugruntowaną w kolejnych latach grupami wydrążonych, bezgłowych, anonimowych, niemal identycznych postaci ludzkich, siedzących, stojących, kroczących, tworzonych z surowej tkaniny workowej utwardzonej żywicą. Nie posiadały głów, twarzy, istniały jedynie jako powtarzalne elementy bezosobowego tłumu. Myśląc o sztuce Magdaleny Abakanowicz, mamy na ogół skojarzenia z monumentalną przestrzenią wypełnioną wieloma elementami. Idea ta, obecna od samego początku, zadecydowała o indywidualności artystki. Skomplikowane, ogromne formy, pełne tajemnicy spotęgowanej ich skalą i wielkością, wypełniały galerię, tworząc przestrzenie doświadczania, przestrzenie emocji, w których zagłębiał się widz. Fascynująca naturę, monumentalizm i tajemniczość, energia bliska odległym egzotycznym obrzędom składały się na jedno dzieło wynikające z aranżacji rzeźb w przestrzeni i sąsiedztwa innych dzieł. Każda wystawa to byt indywidualny. Podobnie jak prezentowana obecnie w Olsztyńskiej Galerii, wystawa stworzona została z bardzo wnikliwie wybranych prac. Jej celem jest pokaz dorobku z różnych okresów twórczości, a jednocześnie prezentacja wyjątkowej spójności myślenia wielkiej artystki i człowieka, myśliciela, filozofa, badacza kultur i człowieka, jego fizjologii funkcjonowania na tle natury. Praca z Magdaleną Abakanowicz była wyjątkowym zaszczytem. Dlatego po raz kolejny dziękuję pani profesor za zaufanie, za to, że pozwoliła mi pani być bliską i że mogłem bez ograniczeń dotykać rzeźby. Henryk Katz, 26 maja 2017 roku. Dla wyjaśnienia muszę powiedzieć, że pan Henryk Katz realizował większość wystaw od kilkunastu lat, które pani Magdalena Abakanowicz miała w Polsce, więc rzeczywiście ta współpraca była długa i właściwie graniczyła chyba już po prostu z przyjaźnią, także tym bardziej dla wszystkich, którzy znali profesor, jest to też wyjątkowo trudny i przykry moment. Może teraz, ponieważ jeszcze coś na koniec chciałabym powiedzieć, zacytować słowa pani profesor, ale może najpierw poprosiłabym naszych gości o zajęcie głosu, dobranie głosu. Pani Elżbieta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że my jako Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego rozpoczęliśmy 2 lata temu taki cykl spotkań z artystą. Firma, która jest firmą stricte finansową, zajmuje się pieniążkami. Wprowadziliśmy wystawę wśród tych cyferek, komputerów, wystawę artystów, nie tylko naszych tutaj olsztyńskich czy Warmii i Mazur, ale takich osób, które również odbiły się na sztuce ogólnokrajowej. Wielkim zaszczytem było dla nas i jest dla nas to, że jesteśmy partnerem tego wydarzenia. Pani Abakanowicz, jej sztuka i to, że jesteśmy w tym miejscu, pokazało, że to był dobry kierunek, mimo że to są tylko cyferki, że to, co robimy oprócz tego z zawodowej pracy, to, że możemy zajmować się również sztuką i to, że możemy być tutaj również partnerem tego wydarzenia. Jesteśmy tym zaszczyceni, cieszymy się, że Państwo przychodzą, oglądają i zapraszamy do odwiedzenia nas. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękuję również za ufundowanie naszego poczęstunku, który będzie tutaj w tym wyjątkowym dniu nam towarzyszył. Fundatorem jest hotel Villa Port z Trudy.
Dziękuję również naszym patronom medialnym, gdyż patronat tego wydarzenia objęła również TVP Kultura. Dziękuję współpracującym stale z nami mediom, TVP 3 Olsztyn, Telewizja Kopernik, Radio Olsztyn, Gazeta Wyborcza, Made in, Art Info, Olsztyn 24. Wielkie dzięki za nieustanne wsparcie. Chciałabym jeszcze na koniec, prawie na koniec, bo jeszcze będzie jedna informacja, prawie na koniec, przeczytać Państwu słowa pani profesor Abakanowicz, która zresztą w sposób przepiękny komentowała i pisała o swoich pracach i wyrażała również swoje refleksje w sposób naprawdę literacki i warto się z nimi również zapoznać. Ja myślę, że tutaj takim odpowiednim fragmentem będzie cytat, który udało mi się znaleźć i w tym momencie, i w tym kontekście myślę, że zabrzmi on też specyficznie. Badając człowieka, badam właściwie siebie. Moje formy to kolejne skóry, które z siebie zdejmuję, znacząc etapy mojej drogi. Za każdym razem należą do mnie tak bardzo i ja należę do nich, że nie możemy bez siebie istnieć. Czuwam nad ich egzystencją. Miękkie zawierają w sobie nieskończoną ilość kształtów możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako właściwa forma znacząca. W salach wystawowych stwarzam im przestrzenie, w których rozpościerają swoje promieniowanie energii mojej im nadanej. Istnieją razem ze mną, zależą ode mnie, ja zależę od nich. Beze mnie, jak porzucone części ciała oddzielone od korpusu, nie mają sensu. I ja myślę, że wszyscy Państwo nie będziecie mieli wątpliwości, że te prace również bez fizycznej obecności pani profesor mają sens, że one mają jej energię i że właściwie to jesteśmy tutaj razem. Także dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Życzę wielu wspaniałych wrażeń i zapraszam wszystkich Państwa. Ta wystawa będzie długo, ona będzie do 23 lipca i myślę, że to jest tego typu twórczość i tego typu pokaz, na który zapraszam do indywidualnego zwiedzania i do tego, żeby sobie dać czas na refleksję i na kontemplację tych dzieł. Ja jeszcze tylko chciałam Państwu powiedzieć, że dzisiejszemu wernisażowi towarzyszy też muzyka specjalnie dla nas stworzona. Jest z nami dzisiaj Jacek Kuel, który będzie tworzył specjalnie dla tej przestrzeni i w tej przestrzeni performatywną elektroniczną muzykę. Twórca projektu Electronic for a Friend, DJ Radiowiec. Myślę, że to też będzie wyjątkowa okazja. Dziękuję wszystkim Państwu. Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność w imieniu pana prezydenta Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna. Myślę również, że w imieniu wszystkich Państwa tym skromnym bukietem podziękować pani dyrektor Małgorzacie Wojarskiej-Waszczu za tę możliwość spotkania się ze sztuką najwspaniałej, jednej z najwybitniejszych artystek polskich, właśnie znanej na całym świecie. Dziękuję bardzo. Życzę. Ale chciałabym również podziękować Państwu za pomoc przy organizacji tej wystawy. Dziękuję serdecznie. To cóż, życzę Państwu wyjątkowego wieczoru. Zapraszam.